Jeżeli macie jakieś pytania, bo wiem, że zmęczeni jesteście po dzisiejszym dniu. Proszę bardzo. Staram się powtórzyć, bo któregoś razu siedzieliśmy, myślę, że w kardynale na placu Świętego Piotra i odmawialiśmy pani szkoły albo jakąś tam modlitwę i był taki dżentelmen, który chodził i prosił o pieniądze. Tam jedna czy tylko osoba pomogła, ale on nadal chodził taki razy podchodził. Był namolny. Tak. I później ktoś, jedna z uczestniczek podeszła do mnie i pyta się, księże, jak pomagać, jak w takiej sytuacji się zachować. Myślę, że tutaj jest, no często spotykamy się z sytuacją, kiedy nie wiemy, jak pomóc. Słuchajcie, przy sanktuariach takich jak Bazylika Świętego Piotra, czy inne bazyliki, czy Jasna Góra, są oprócz naprawdę ludzi ubogich, są także tych, którzy żyją z tego. Przyjeżdżają busikami, wysiadają rano, niektórzy ściągają buty, niektórzy sobie zakładają bandaże. Trudno ich oceniać. Prawdopodobnie zatem też ktoś stoi, kto ich wykorzystuje, kto im nakazuje tak pracować. Bo jak widzę małe dziecko, które gra na harmonii przed bramą świętego, przed bramą watykańską, tylko uderza w klawisze, a dalej stoi ojciec, no to wiadomo, że to jest wszystko jakby ukartowane. Natomiast oni są dla nas. Oni są dla nas. Pamiętacie Łazarz, który leżał pod domem bogatego i ten bogaty może, on był może bardzo dobrym człowiekiem, zajmował się różnymi rzeczami, ale nie zauważył, że Łazarz był dla niego. I dopiero potem jak zmarł, mówi, proszę was, ostrzeżcie moją całą rodzinę, powiedzcie im. Za późno. Więc ci ubodzy na pewno są dla nas, przypominają nam o różnych rzeczach. Jeden z kardynałów kiedyś, ja byłem, nie wiem, czy byłem ceremoniarzem wtedy, czy już byłem jałmużnikiem, bo inaczej by do mnie nie zadzwonił. Jałmużnikiem mówi, księże, ci koledzy księdza to sikają pod nasze drzwi z brązu na Piazza Leonina. I ja mówię, księże kardynale, mówię, oni będą sikać, póki ksiądz kardynał nie otworzy swojego mieszkania, gdzie ma trzy łazienki. A nie z ojcem Pio, żeby w trzech łazienkach był naraz. Więc mówię, jak ksiądz kardynał otworzy łazienkę, to już nikt nie będzie sikał pod drzwiami. Odłożył słuchawkę. To było dla niego, ale on się nie spostrzegł. Martwił się drzwiami z brązu, a nie martwił się ten człowiek. Słuchajcie, tak prawdę mówiąc, na przykład jak byłem kiedyś u prezydenta miasta, to mówię, ten poprzedni był lekarzem jeszcze. Mówię, panie prezydencie, nie ma toalet w Rzymie publicznych. On mówi, jak to nie ma? Zawołał sekretarkę, mówi, niech pani tutaj wydrukuje temu księdzu. No i przynieśli mi taką listę z 20 ubikacji w Rzymie czynnych, ale to były tylko na krańcówkach autobusowych i tam na kartę było dla kierowców, nie dla... Dlaczego? Bo dzisiaj każdy, kto idzie do baru, to może iść sobie do ubikacji. Każdy, kto idzie do restauracji, może iść do toalety. A biedny nie wejdzie. To gdzie ma robić? No robi pod drzwiami, no trudno, żeby na środku asfaltu. Więc dlatego papież mówi, wyjdź na ulicę, bo kiedy wyjdziesz na ulicę, to ty będziesz wiedział, co oni potrzebują, a jak wymyślisz za biurkiem, to się ma nijak do pomocy dla nich. Na przykład biedni w Rzymie, oni nie potrzebują bułek, oni nie potrzebują napojów. Jest tyle jadłodajni, tyle różnych miejsc, gdzie można spożyć, oni tego nie potrzebują, oni potrzebują, żeby ich wysłuchał ktoś wreszcie. Żeby oni mogli powiedzieć, o co chodzi. Bo wszyscy, zobaczcie, rzucamy 50 centów i zwiewamy. Papież jeszcze mówi tak, a wytarłeś dobrze rękę, żebyś się czasem nie ubrudził od biednego? Spojrzałeś mu w oczy, czy tylko rzuciłeś 50 centów i zwiałeś? Mówi, tak to się kaczkom, kurom, psom daje. A wystarczyło usiąść, niech powie, co ma powiedzieć, a potem się razem na kawę. Zobaczcie, wszystko się zmienia. Więc tych ludzi jest dużo i niektórzy na pewno szukują w 100%. Kiedy zapytano kardynała Wojtyłę, księża, proboszczowie na jakimś zebraniu takim dekanalnym, proszę księdza arcybiskupa, bardzo dużo ludzi puka do naszych drzwi, do plebanii, niektórzy z nich są oszustami.
A przyszły papież miał powiedzieć tak: lepiej dać się 9 razy oszukać, niż nie pomóc jednemu potrzebującemu. Więc to jest taka odpowiedź. Natomiast zobaczcie, u nas się włącza wszystko w mojej głowie i ja czuję, czy ten człowiek naprawdę potrzebuje pomocy, czy on tylko po prostu denerwuje nas wszystkich i żyje z jakiegoś powodu w ten sposób, a nie inny. Natomiast my to czujemy, to gdzieś w nas jest, wystarczy raz spojrzenie, wystarczy jak odchodzi, mu nie dasz wszystkie przekleństwa, jakiekolwiek, jakie słownik zna, padają na ciebie, to naprawdę on za bardzo tego nie potrzebował. Inna rzecz, że oni są bardzo zdenerwowani, na przykład jak przychodzą do nas do ambulatorium, ci nasi lekarze są zupełnie, ci sami lekarze ze szpitalów rzymskich, ale zupełnie inaczej reagują. Oni nieraz przychodzą tak wkurzeni rano, bo na przykład nie ma nic, tylko spał, budzi się, butów nie ma. Ach, tylko jedyne, co zdjął, to zdjął buty. No to jak być niewkurzonym, że no, buty dziurawe, już kiepskie i nawet butów rano nie ma, więc przychodzi, jest wkurzony wszędzie, cały dzień, każdego by pobił, ale no to trzeba go też zrozumieć, my takie rzeczy nie doświadczamy. Co jeszcze? Proszę bardzo. Czy jest jakiś sposób, a jeśli tak, o czym mówię, się z prawdą z takim podzielić, żeby w pewien sposób jakby dać tym ubogim ludziom nie rybę, tylko wędkę, czyli w jakiś sposób nadużywanie? To są mrzonki polityków. Ja też na początku tak myślałem, że w ten sposób można. Pierwsza rzecz to jest choroba bezdomności. Ktoś jak zacznie żyć na ulicy, on doświadcza na tej ulicy tego, czego my nie doświadczamy mieszkając w wielkich aglomeracjach. Nieprzeciętnej solidarności między sobą. Zobaczcie, co się u nas dzieje. Mamy całe osiedla otoczone siatką, jest portier, wjechać nie można. Każdy żyje, ja nie wiem, kto jest w tym domu, nie rozmawiam z sąsiadami, mijamy się tylko dobrymi samochodami do pracy. A tutaj oni mówią, gdzie można zjeść, gdzie można, przyniosę ci. Jak jest zimno, nagle potrafią śpiwory zdobyć, dać koledze, przykryć się razem. Solidarność jest nieprawdopodobna. To jest jedna rzecz. Na początku też tak myślałem i pamiętam, zorganizowaliśmy taki koło Nettuno kurs dla naszych ubogich. 10 z nich wzięliśmy z ulicy. Zrobicie prawo jazdy na wózek widłowy. W Mercedesie, sam w Mercedesie i tak dalej. I zrobili ten kurs, 2 tygodnie trwał, dostali zaświadczenie i od razu zatrudnili ich w różnych magazynach. To z tych 10 tak, po pierwszym dniu 2 zrezygnowało. Mówi, tam trzeba 8 godzin być. Mało tego, jak przychodzili, to sprawdzali ich alkomatami Polaków. Bo musi wiedzieć, że bezdomność tylko tutaj wśród narodów, że tak powiem, Europy, to z alkoholem to tylko my jesteśmy związani. Ewentualnie Rumuni. Widzieliście tu jakiegoś pijanego na ulicy? Jednego. Proszę? Jednego. No to jednego na 3 miliony to jest. To jest nasze 13 dni. Nie ma. Jest inna kultura picia i bezdomność tu się wiąże zupełnie z czym innym. Natomiast nasi Polacy to są bardzo często alkoholikami. Potem ktoś mówi, nie będę pracował na zmiany. Kto inny znowu, tam trzeba było mieszkać niedaleko, on mówi, no jak to będę, mówi, tak to miałem swój kącik, a teraz we dwóch mamy mieszkać. On chrapie, wstaje w nocy i z tych 10 jeden został, który do dzisiaj pracuje. Także to nie jest takie proste, to jest tak jak ktoś odchodzi od rodziny, rozwodzi się i powiedzmy, no, wróć do rodziny, a będzie wszystko w porządku. No, to nie tędy droga taka nakazowa. Często wyprowadzamy się z tej bezdomności przez dobroć. Nic im nie narzucamy, bombardujemy ich dobrocią, miłością. Znów przyszedł ufajtany, znów zgubił telefon, znów gdzieś tam. Okej, myj się, obetniemy cię. Nasi bezdomni pod kolumnadą wszyscy mają dezodoranty. Jak wychodzą, to są tacy wypachnieni po prostu, to tak jak my lubimy. Oczywiście mamy, wszyscy się mogą ogolić, kobiety mają swój różny sprzęt. Kiedy jeden z kardynałów tam wszedł,
taki zdenerwany mówi, co wy tu robicie pod tą kolumnadą, niszczycie historię Włoch w ogóle, mówi, jak to Włoch mówi. Tam tylko widzieli, że wychodzili, bo kanapki im dajemy, jak wychodzą spod prysznica, bo zobaczcie, jak my wyjdziemy spod prysznica, to idziemy się coś napić, jakieś ciasteczko zjeść, w szlafroku gdzieś tam, no to robimy to samo dla nich. Wszyscy wychodzą, dostałem te ciastka, które wczoraj, dzisiaj przywiozłem, to jutro pokroimy i każdy będzie wychodził. I on mówi tak, tylko kawy tu brakuje. Ja mówię, o kurczę, rzeczywiście. I pojechałem, kupiłem taki zaparzacz wielki i pod prysznicami od tej pory mam kawę od kilku lat. Także to Duch Święty nieraz przemawia niechcąco. Tak, także w ten sposób to wygląda. Proszę bardzo. Czy z powodu, że jest jakby taka szeroka pomoc bardzo, to niektórzy ludzie jakby mogą się tego wykorzystywać i że jakby im się po prostu opłaca, tak sobie wszystko korzystać? To ja mam być piękny, to ja mam być dobry, a to, co kto zrobi, zobaczcie, na przykład ta przypowieść, kiedy Pan Jezus beztrosko rzuca, jak się nazywa, zasiewa zboże, sieje. Jedno pada na skalisty grunt, drugie pada tam, gdzie krzaki są, gdzie indziej, gdzie słońce zabierze, ale jest też ziemia żyzna, więc trzeba poczekać. My mamy naśladować Jezusa. Nie swoją logikę, tylko myśleć, co by zrobił Jezus na moim miejscu. Na przykład, co by zrobił, nie przebaczyłby, jak on przychodzi. Nieraz jestem taki, dzisiaj na jednego to tak huknąłem, a potem mówię, Boże, mówię, nigdy Pan Jezus mnie nie skrzyczał w konfesjonale, choć setny raz przyszedłem z tym samym grzechem, a ja temu wywaliłem w ten sposób. Tyle, że mówię, to tak się kardynał zachowuje do mnie. Ale od razu się zreflektował, bo tam fatalnie się zachowywał wobec diakonów naszych. I my mamy siać, my mamy być rozrzutni w obdarzeniu pięknem. A teraz, czy ktoś z tego skorzysta, czy nie, to jest tak jak mamy. Robią wam kanapki do szkoły, czy robiły kanapki, najlepsze wkładały, a my tego nie zjedliśmy. Ale to nie znaczy, że jutro mama nie zrobi. Nie? Więc ja jak nie wiem, co zrobić, to pytam się, co by zrobił Jezus? I odpowiedź przychodzi natychmiast. I na ogół dostaję takie kuksańce w swój sposób myślenia, że mój jest bardzo często światowy, a ma być ewangeliczny. Proszę bardzo. Przepraszam. Pan mówił o osobie, dzisiaj nawet i mówił, że chciałbym wrócić do kraju. Że chciałbym być? Że chciałbym wrócić do kraju, tak? Jak ten człowiek dzisiaj przyszedł. Nie słyszę. Dzisiaj jakiś mężczyzna... Tak, przyszedł, tak. I że jak to wygląda tak od strony takiej trochę technicznej, że no nie wiem, on zadzwonił, czy drzwi są cały czas otwarte? Nie, u nas jest tak, że oni mogą... To jest w ogóle taka nowość Watykanu, która wkurzała na początku i żandarmę, ochronę Ojca Świętego, Gwardię Szwajcarską, bo nasze biuro umieszczone jest zaraz za bramą Świętej Anny, a potem jeszcze są żandarmi, żeby wejść w głąb Watykanu. I oni do nas mają wejście non-stop bez dokumentów. Na początku musiałem ciągle wychodzić i mówić, że to są nasi, proszę ich puścić. Dzisiaj już po tylu latach są przyzwyczajeni, wręcz przeciwnie, oni idą, mówi, nie salutuję, jakiś dziwny, ci nasi ubodzy, bo tak to oni oddają zawsze honory. On mówi, proszę księdza, dzisiaj mi nie salutował, o co mu się stało? Nie? Więc mają wejście do nas i w naszym biurze mamy 12 diakonów stałych, którzy, to są wszystko Rzymianie, wśród nich jest generał karabinierów, jakiś jest nauczyciel, kierowca, jest różnych zawodów, ale są z Rzymu. Najpierw oni idą do nich, potrzebuje okulary, potrzebuje zęby zrobić, operacje i tak dalej, więc pierwszy kontakt jest z diakonami, bo od tego są diakoni. Jak sobie nie mogą poradzić, to wtedy wołają mnie i wtedy albo im przeznaczamy od razu jakąś sumę, natychmiast pomagamy, albo ich kierujemy tam, gdzie to można zrobić. Na przykład jeżeli okulary, to mamy okulistów. Jest orzeczenie, że ma być takie zrobione i mamy podpisane takie umowy ustne z kilkoma optykami, idą do nich, dostają tam okulary, a my potem płacimy. Także na ogół nie dajemy pieniędzy do ręki, ale jak trzeba, to temu, który będzie jechał, też trzeba dać pieniądze do ręki potem, bo musi się zatrzymać, musi coś kupić po drodze, musi wsiąść w pociąg. Także papież mówi nieraz tak, jak jest zimno, kup
100-200 śpiworów i jeść po różnych dworcach i ty ich szukaj. Bo zauważcie, my mamy być rybakami. Rybak to nie jest taki facet, który na plaży buduje sobie biuro i od 16 do 18 kochane ryby przypływajcie. Mrożonki może mu przyniosą, ale żywe ryby nie. Natomiast on musi wypłynąć, on musi szukać. I nieraz nic nie złowi, wróci z tymi wszystkimi śpiworami. A nieraz rozdaje wszystkich, jeszcze ich zabraknie. Także to wygląda zupełnie inaczej. My się przyzwyczailiśmy, że to co papieża wkurza bardzo, mówi tak. Mówi, co to jest za proboszcz, który na plebanii ma napisane wtorki, czwartki i soboty od 16 do 18 kancelaria jest czynna. Mówi, do biura ja przychodzę, ja się chcę spotkać z księdzem. On mówi, może tak być, żeby ludzie się zorientowali, kiedy na pewno jestem. I zawsze, kiedy mnie potrzebujecie, trzeba napisać. I numer komórkowy. I numer komórkowy. Także my nie narzekamy na brak ludzi. Po drugie, nam przywożą też bardzo często ludzi. Mamy swoją karetkę. Jak gdzieś karetka nie chce zabrać, to wtedy i policja nas woła, wyjeżdżamy naszą karetką i zabieramy ich, bo często są zawszeni, często do mycia, do tych karetek nieraz ich nie chcą zabrać, to mamy swoje, mamy swoich pielęgniarzy. A innych po prostu ludzie od nas piszą. Bardzo często dostałem taki list Ojca Święty, dostaję, że na rogu takiej i takiej ulicy w Rzymie leży tam taka osoba. Czy Ojciec Święty mógłby mu pomóc? No i oczywiście Ojciec Święty natychmiast przysłał ten list i jedziemy tego samego dnia i pomagamy. Nie narzekając na tą osobę, że mogła wyjść sama pomóc, tylko jedziemy, pomagamy, bo to już jest dużo, że napisała do nas. Bo to może być tak, że ktoś zapuka na plebanie, a proboszcz mówi idź do Caritasu. A zapomniał, że on puka do niego. Bo gdyby wsiadł w samochód i chodź pojadę z tobą, chodź pomogę ci. I jałmużna kosztuje, bo co to jest jałmużna, słuchajcie? I jałmużna przede wszystkim musi mnie boleć, bo to jest dzielenie się sobą. Jak mi Ojciec Święty powiedział, narzeka, że przecież to nie są twoje pieniądze. Bo jak podpisuję jakieś czeki, czy przesyłam pieniądze, to są pieniądze Ojca Świętego. Ale jak muszę wyjąć ze swojej kieszeni i dać, oto oglądam kilka razy. A jałmużna musi mnie boleć. To znaczy, że ja pozbywam się czegoś, co mi się należy, co jest moje i daję innym. Na przykład, słuchajcie, jak po obiedzie wam zostanie coś, jakiś kotlet, jakaś zupa, to rozdanie to innym nie jest jałmużną. To jest sprawiedliwość, bo inaczej się zepsuje. To jest zwykła sprawiedliwość. Natomiast jak ty wiesz, że ten ubogi ma nieżyt żołądka, że on może tylko kaszę zjeść, że on na przykład potrzebuje butów takich, które są bardzo wysokie na podbiciu, bo ma nogi spuchnięte. Czy idziesz z nim i kupujesz ubranie, to zaczyna to być jałmużna, bo ja muszę pójść z nim, muszę dobrać, a taki kolor ci odpowiada, bo ja kupuję pod koszulkę taka, jaka mi się podoba, a nie jaka jemu. Mieliśmy taką akcję teraz przed Bożym Narodzeniem, to mi namówili tacy młodzi pracownicy z dykasterii komunikacji, przyszli do mnie, a nie, pardon, było inaczej. O 4 rano zadzwoniła jakaś pani, więc musiała dzwonić z innego kraju. I mówi tak, proszę księdza, na Ukrainie dzisiaj potrzebują ubrań termicznych. Bo jak uciekają w Zaporożu, gdzie są bombardowania, jest bardzo zimno, nie mogą zabrać nic. Jeżeli mam podkoszulki termiczne, to są te, które my jak idziemy na narty używamy. Mówi to, one trzymają temperaturę, my im ratujemy życie. I mówi, niech ksiądz ogłosi we Włoszech, ponieważ to był grudzień, niech ksiądz ogłosi we Włoszech, żeby wszyscy narciarze oddali swoją bieliznę termiczną, a kupili sobie nową, a ksiądz ją zawiezie na Ukrainę. O 4 rano zarządziła wszystko, co mam robić w najbliższym tygodniu. Odłożyłem tą słuchawkę, pospałem dalej, ale nie mogłem dalej spać. I rzeczywiście rano poszedłem do biura, poszukałem szybko w internecie, co to są te koszulki termiczne. Taka jedna 35 euro kosztuje, to nie jest tak nic. I zacząłem szukać po różnych fabrykach, czy to jest możliwe, czy można kupić. I w tym samym czasie
jak zacząłem to mówić głośno, żebyśmy może zrobili coś takiego, to przyszło dwóch takich młodych ludzi z obsługi komputerowej i mówią: księże, otworzymy platformę. Ile ksiądz potrzebuje tego? Ja mówię tak, że za 100 tysięcy euro byśmy kupili tych podkoszulek. To zrobimy w ten sposób, że ksiądz powie to, a my włączymy wtedy zegar, który będzie się pokazywał na różnych komputerach. I jak ktoś wpłaci 5 euro, to już z tych 100 tysięcy będzie odejmowany 5 euro. Dajemy księdzu na to 3 miesiące, bo mówi, to mniej więcej 100 tysięcy w 3 miesiące się zbiera. No ja wziąłem tą jedną podkoszulkę, w swoim biurze nagrałem, mówię: chcesz być chrześcijaninem, chcesz przeżyć Boże Narodzenie? Kup podkoszulkę termiczną dla Ukrainy, a ja je zawiozę do Zaporoża. Wyobraźcie sobie, jak uruchomiliśmy tą platformę, czego w ogóle Watykan nie zna. W ciągu 4 dni mieliśmy 300 tysięcy. 4 dni. Musieliśmy zatrzymać to, dlatego żeby nie było potem też nadużyć. Prosiliśmy o 100, a 400 się pojawiło. Więc to tak bardzo często funkcjonuje i rzeczywiście potem te wszystkie podkoszulki. Aha, jeszcze co. Ci, którzy nie mogą finansowo uczestniczyć, prosimy o zakupienie takich podkoszulek. Rozesłaliśmy po wszystkich parafiach Włoch, po wszystkich zgromadzeniach. Dzisiaj to jedną minutę trwa. I poprosiliśmy, żeby kupili te podkoszulki i przesłali do biura lub przywozili. Słuchajcie, to już były narzekania, aż do Ojca Świętego doszły, bo Watykan pracował tylko na tych, którzy przyjeżdżali z podkoszulkami rano. Ale niektórzy na przykład byli tacy, szczególnie tak niektóre zakony. A to my damy księdzu pieniędzy, niech ksiądz kupi. Ja mówię: nie, siostro, to już powiedziałem, o kogo chodzi. Mówię: nie, siostro, mówię, jedźcie całym zgromadzeniem do Dechatlonu, wybierzcie pod koszulkę i wam będzie nawet przykro kupić jedną. A dlaczego białą, a nie niebieską? Trzeba to powybierać. Potem, jak nas jest 4, kupimy 2 podkoszulki, no to może chociaż 4 kupimy. Teraz dla kobiety czy dla mężczyzny, dla dziecka? Zobaczcie, ile to kosztuje, to trzeba pomyśleć, a też w ogóle to gdzie jest Dechatlon? Ja mówię, na Fiumicino, jak się jedzie na lotnisko. I przywozili nam te podkoszulki, słuchajcie, się 3 tiry zebrały. 3 tiry to jest, w jeden tir 40 palet wchodzi. To jest nieprawdopodobna ilość. A do tych fabryk, do których zadzwoniłem i mówiłem, a on mówi: tak, widzieliśmy to na YouTubie. Proszę księdza, to zapłaci ksiądz za materiał, 5 euro za podkoszulkę. Także dziesiątki, setki tysięcy tych ubrań termicznych zawieźliśmy i one poszły bezpośrednio tirami do Zaporoża, do Charkowa, do Chersonia, tam gdzie jest wojna toczona, bo kierowcy ukraińscy byli na tyle odważni, że wieźli bezpośrednio. Także ja nigdy nie wiem, co będę robił jutro. Po prostu życie tak. Ta pani mnie obudziła, nie wiem skąd ona była. Nie wiem, w jakim języku mówiła. Nie pamiętam. Wkurzyła mnie rano, ale z tego ile dobre powstało. No. Jaki jest zapewniony dzień księdza? Czy jest to bardziej praca za biurkiem, czy... Nie, papież mi powiedział: sprzedaj biurko. Jeszcze jak mnie nominował, to pierwszy powiedział: sprzedaj biurko. Ja mówię: jeszcze go nie widziałem, to go sprzedaj. I także za biurkiem raczej nie. Jest cała struktura naszego biura, bo skąd my mamy pieniądze? Pieniądze przede wszystkim mamy z pergaminu. Pergaminy to są takie dyplomy na eleganckim papierze pergaminowym z okazji różnych uroczystości religijnych, czyli ślub, pierwsza komunia, rocznica. I to wypisujemy na cały świat. To przy tym pracuje sporo osób, 18. I takich pergaminów wysyłamy na przykład miesięcznie 15 tysięcy. I wszystkie pieniądze, które z tego są, idą na biednych. Czyli mamy taki fundusz stały. A oprócz tego mnóstwo ludzi wpłaca Ojcu Świętemu, daje, zapisują mu w testamentach. Pamiętacie, jak się pierwszy kościół tworzył? To ci, którzy tworzyli tą wspólnotę pierwszą, przynosili i kładli u stóp apostołów, bo byli pewni, że będą dobrze rozdzielone te rzeczy. I w ten sposób ludzie mają zaufanie do papieża. Stąd ja 6 raz, już teraz, bo 2 tygodnie temu wróciłem z Ukrainy, z Chersonia, tam gdzie tą tamę wywalili Rosjanie, to papież mówi: jedź, bo jest potrzebna obecność, nie tyle nasze pieniądze czy nasze dary, chociaż 106 tirów wysłaliśmy na Ukrainę, tutaj z Rzymu, ale mówili: jedź,
jak oni się dowiedzą, że ktoś pojechał samochodem 3,5 tysiąca kilometrów do nich i że ja cię wysłałem, mówi, to już dla nich jest, obecność się liczy, jak bardzo są mi drodzy. Wstaję wcześniej, bo ja jestem rannym człowiekiem, wstaję po 5:00 i bardzo często wtedy wysyłam to od lat do biskupa Rysia. Pozdrawiam cię od mojego Pana Jezusa, a on już wtedy jest w kaplicy i on mówi, ja też od mojego. No i tak te nasi Panowie Jezusowie się rano bardzo często spotykają. Ja przygotowuję wtedy homilię, bo rano codziennie mówię homilię albo u św. Jana, albo w Bazylice św. Piotra. A biskup, jak go znam, to siedzi wtedy, ma po grecku czy po łacińsku Biblię, ma wystawiony Najświętszy Sakrament i też jest wtedy w kaplicy, ma biurko zresztą. To jest taka ciekawa rzecz, że wy Jana Pawła II nie znaliście. Kto pamięta? Chyba nikt z was, nie? Tak? Niektórzy. Ja przy Janie Pawle II miałem 7 lat jako ceremoniarz. To był ten najtrudniejszy okres od 1998 roku do 2005. I wszyscy mówili, że Jan Paweł II miał w kaplicy biurko, stolik i tam pisał wszystkie przemówienia przed Najświętszym Sakramentem. I jak nasz biskup został naszym biskupem i kiedy wszedłem do niego do kaplicy, to myślałem, że jest Jan Paweł II, bo ma swoje takie biurko, stół, na nim właśnie ma Pismo Święte, różne tam rzeczy i ma wystawiony Najświętszy Sakrament. I tam powstają wszystkie jego medytacje, wszystko, sianie słowa. Tak, więc to jest taki dzień. Potem idę do biura, to jest dość duże biuro, jest 30 osób w sumie pracuje. Muszę niektóre rzeczy, papież przesyła pocztę, przesyła różne rzeczy, muszę niektóre uporządkować, a potem na ogół mnie nie ma. Wybywam, czy jadę odwiedzić, czy jeżdżę też dość dużo po Włoszech, tam gdzie proszę, ale tylko w sprawach biednych. Jak gdzieś otwierają prysznice, bo na przykład jak papież otworzył prysznicę pod kolumnadą, od razu we Włoszech, w Napolu, w Torino, w Padwie, w Mediolanie też potwierano prysznice właśnie w takich miejscach publicznych, przy katedrach bardzo często, więc jadę je otwierać, jadę. Tu kiedyś objechałem prawie wszystkie parafie rzymskie i prosiłem proboszczów, żeby uruchomili prysznice, bo to znaczy tu parafie mają bardzo dużo lokali takich duszpasterskich, więc przerobienie jednej łazienki na prysznicę to nie żaden problem, to się robi w ciągu dnia. A jak jeszcze im mówiłem, słuchajcie, płaci Ojciec Święty, a jak nie, to przyślemy ekipę z Watykanu i to zrobi. No to wszyscy wtedy dumni. I uruchomiliśmy też wiele prysznicy, dlatego żeby nie koncentrować wszystkich w jednym miejscu. Bo oni muszą mieć związek z parafią i to jest bez sensu, że my zbieramy biednych, chociażby na placu świętego Piotra. Niech oni będzie 5-10 przy parafii. Wtedy, co to jest dla parafii 5-tysięcznej pomóc 3-4 osobom, znaleźć im pracę, czy nawet mieszkanie. Natomiast jak się ma ich jednego dnia bardzo wiele, to jest trudno. Tu wspaniale działa wspólnota świętego Idziego, tam gdzie byliście. Nieprawdopodobnie, bo oni pomagają im, ale nie za biurka, tylko to, co oni potrzebują. Mają okienka do wyrabiania dowodów. Bo słuchajcie, nasi biedni przede wszystkim nie mają dokumentów. Jak nie masz dokumentów, nie będziesz miał pracy, bo nikt na czarno ci nie zatrudni. Nie dostaniesz pracy, jak nie masz dokumentów, bo nie masz konta, więc nie ma gdzie wpłacić pieniędzy. Nie kupisz nic, nie kupisz biletu na samolot, bo nie masz dokumentów. Nie masz ubezpieczenia, chciałbyś płacić podatki, nie możesz. Więc oni ustalili z Urzędem Miasta, że jest tak zwana indirizio fetitio, to znaczy jest ulica, która nie istnieje, wpisuje się w dowód Via Dandolo, chyba 13, jako miejsce zamieszkania, a nie ma czegoś takiego, takiej ulicy nie ma. Ale jest dowód, jest imię, nazwisko prawdziwe, jest data urodzenia, natomiast potrzebne jest miejsce zamieszkania i to już im daje prawo na przykład do założenia konta. I oni mają okienka, też jeżeli chodzi o rzeczy sanitarne, o wyrobienie ubezpieczenia sanitarnego, robią to świetnie. Wszyscy są wolontariuszami, to są ich tysiące, podzieleni są na dzielnice, robią piękne rzeczy. I ja często jadę, wspieram ich, jestem z nimi, modlę się z nimi. Także mój dzień
Natomiast to funkcja jałmużnika to jest funkcja takiego trochę samotnika, bo ci, którzy pracują w biurze o godzinie 14 idą do domu. Natomiast ta moja praca to często zaczyna się właśnie później i po prostu jestem na wyzwanie. Mój numer jest w internecie, mogą sobie, biedni mają wszyscy na ogół mój numer. Jak gdzieś tam aresztują czy coś, to wtedy wydzwaniają, dają policjantowi telefon i chcę porozmawiać. Chcę porozmawiać z księdzem ukraińskim. No proszę bardzo, nie? On powie papieżowi, co pan tutaj robi. No. Policja wie o tym, nie problem. Proszę bardzo. Bo ta wymyślona ulica, co oni piszą na dowodach, to jest jakoś uregulowane w prawie, nie? Czy tak, oczywiście. Czyli te urzędy, jak stają tą ulicę, to mają... Wszyscy policjanci wiedzą, że jak widzą viadandolo, to znaczy, że to jest osoba bezdomna. Ale ma prawo, to jest tak, pojechałem, słuchajcie, do Kalabrii. Kalabria to jest już jeszcze niżej za Neapolem. Im niżej Neapolu, tym nie działa państwo. Tam są mafie i tak dalej. I było w lesie, mieszkało około 2000 Afrykańczyków, którzy pracowali w ciągu dnia na polach przy zbiorze pomarańczy, zbiorze winogron i tak dalej. Cała ekonomia tego regionu Włoch trzymana jest bez ludzi, którzy nie mają absolutnie dokumentów. Ich nie ma. Państwo włoskie uważa, że w tym lesie ich nie ma. No idź zobacz, że ich nie ma, a tam 3000. Więc pojechałem kiedyś do nich w imieniu Ojca Świętego, hałdy były śmieci tam. I zadzwonił do Ojca Świętego, mówimy, piesza, że to tu trzeba im wywieźć te śmieci, bo tam, no, tam jest kwestia sanitarna. A Ojciec Święty mówi, zamów kilka, mówi, spychaczy i tych, i wywrotek, mówi, i wywieź na nasz koszt. I ja to powiedziałem oczywiście prezydentowi miasta. On mówi, księże, co za skandal, my to wywieziemy, ale ich tam nie ma. No bo jak on wywiezie śmieci, to znaczy, że oni tam są. I to jest cały problem, bo taki prezydent miasta, jak zapłaci za to wywiezienie, załóżmy 20 tysięcy euro, to on musi napisać adres, skąd te śmieci są zabrane, a tam ich nie ma. No jak, piąte drzewo po lewej ścieżce. I tam, słuchajcie, jak pojechałem, oni się zebrali i ja mówię tak, jestem tu w imieniu Ojca Świętego, powiedzcie, co wam najbardziej potrzeba. I wstaje taki facet, Afrykańczyk, który z 15 lat tam mieszka. Wody nie mają, no po prostu to jest tragiczna sprawa. I on mówi, księże, każdy motorek we Włoszech ma rejestrację, a my nie możemy mieć dowodu, że istniejemy? O, i stąd wspólnota świętego Idziego wystarała się o taki dowód, który jest prawdziwy. Dzisiaj myślę, że w Europie już też nie wpisuje się, tak jak w paszportach nie mamy zameldowania, tylko jest imię i nazwisko. Ale w dowodach chyba jeszcze jest, nie? Czy już też nie ma? No to teraz, ale jeszcze te 15 lat temu, 10 lat temu to wszystko było, więc oni wymyślili to i to przeszło. Przeszło. Proszę bardzo. Nie ma takiego problemu, że trzeba wybrać, bo to okropnie brzmi, komu się pomaga, bo to okropnie brzmi, ale myślę, że to jest coś, z czym my się mierzymy, że mamy tyle czasu, ile mamy, tyle pieniędzy, ile mamy. I często jest pytanie, w internecie nas pytają o 30 różnych zbiórek, wszystkie na piękne rzeczy i tak dalej. No tak, no ale to... Jak jest wypadek i jest 10 osób leży, po tym wypadku, zobacz, jak przyjeżdża lekarz, to pierwszy lekarz, który przyjeżdża, to co robi? Rozpoznaje, kto ma potrzebę natychmiast, kto może poczekać, a kogo na końcu zbadamy. I kiedy przyjeżdżają następni, to według tych kolorów muszą iść. Więc to jest jedna, że trzeba rozpoznać, co jest ważne, co nie jest ważne. W internecie trzeba być bardzo ostrożny, bo tak na przykład piszesz sobie jakiś tekst tam w swoich sprawach, nagle ci pokazuje tutaj okienko, odłączyć od tlenu czy nie odłączyć jakąś tam panią. Więc tak, ja nie mam żadnego związku z tą osobą. I to tak czy nie, mogę sobie wpisać tak lub mogę wpisać nie, ale gdyby to była moja mama, to poddawałbym pod głosowanie tak czy nie. Więc pierwsza rzecz to nie jest, trzeba bardzo uważać na to, skąd się bierze informacje, skąd one przychodzą. Ja przypadają, że takie sprawdzone miejsca. No tak.
A po drugie, no, myślę, że to nam mówi serce, to nam mówi nasz intelekt, to sytuacja, która jest, która nam mówi, komu pomóc, komu nie pomóc. Tak jak się na ulicy spotyka, to przecież gdyby było to pod baryzką świętego Piotra, to tych naszych biednych to tam mamy co parę metrów. Nie? Więc, a jednak wiemy, komu należy pomóc, a komu nie. To trzeba zostawić jakiemuś takiemu zdrowemu rozsądkowi i przepraszam, że to porównam trochę, ale to jest tak, jak wychodzę, to wiem, kiedy mam wziąć parasol, kiedy mam nałożyć czapkę, rękawiczki, szalik zdjąć, bo wiem, jaka jest temperatura. I jeszcze jest jedna rzecz. Zobaczcie, jak kobieta urodzi dziecko, ona wszystko wie. Ona wie, kiedy przykryć, ona wie, kiedy nakarmić, ona wie, kiedy dziecko ma temperaturę, bo całuje dziecko. Ojej, rozpalone czoło. Ona wszystko wie. Dlatego, bo kocha. I ją nie obudzi, jak będzie jechał samochód ciężarowy, tyr koło okna, ale jak dziecko zapłacze, ona wstanie. Więc jak się kierujemy miłością, jak się kierujemy sercem, to najczęściej wygrywamy. Natomiast jak zaczynamy tak kombinować, komu bardziej się należy, komu się mniej należy, ja takich, przyznam się, dylematów nie mam. Robię to, ciągle pytam się, co by zrobił Jezus. Jednym trzeba przesłać 30 tysięcy euro, a drugim 300. Nie? To zależy od listu, to zależy, kto go pisze. Słuchajcie, wczoraj dzieliłem się z arcybiskupem, nowym naszym kardynałem, takim listem. Napisali do mnie z Polski 24 ubogich z jednej miejscowości i piszą o księdzu. Ten ksiądz nas wyciągnął z bezdomności. Ten ksiądz pozwolił się kąpać u siebie w domu. Jak wyjeżdżał proboszcz, to mogliśmy nawet u niego spać, bo jak był proboszcz, to musieliśmy zwiewać. I pisze, że jakiś dom rodzinny przeznaczył i wszystko, i swoje pieniądze wszystkie oddawał im. Ja mówię, Boże, co za piękna postać. Namierzyłem z jakiej diecezji i mówię, zadzwonię do biskupa i powiem mu, jakiego ma pięknego księdza. No i dzwonię, oczywiście. Nie mogłem zadzwonić bezpośrednio, bo nie ma do biskupów bezpośrednio telefonów, więc najpierw portier z Watykanu odłożył mnie. Potem drugi raz mi przyszedł, naprawdę jestem ksiądz Konrad Krajewski, chciałem rozmawiać. A, no dobrze. No, to potem połączył mnie z siostrą. Siostra z sekretarzem. Sekretarz, no zobaczymy, czy przyjmuje. No to w końcu biskup się podniósł ten telefon i mówi, jakiego ma ksiądz pięknego księdza. Tam przesadzają w ogóle. Nie, on zwykły jest, nic wielkiego nie robi. No, ręce mi opadły, bo ja nie dzwoniłem w jakiejś sprawie. Jakbym powiedział, że są nadużycia seksualne, to... A jak ja mówię, jaki jest piękny, jaki jest niesamowity. Przesadzają, no, ktoś ich namówił, że ten list napisali. Ten list był taki, tak był napisany, że się popłakałem. Że taki młody ksiądz, który ledwie wyszedł z seminarium, może takie rzeczy robić. Więc... I on to robi, on mógłby pomagać innym, mógłby myśleć o dzieciach w Afryce, a on ma na miejscu tam, koło siebie, wykorzystał swój dom rodzinny, wykorzystał na plebanii swoją wikariatkę. Wszystko, co miał, rozdał tym ludziom i my wyszliśmy. Zadzwoniłem też do tego pana, który się zostawił numer telefonu i mówię, że pan napisał do mnie list, tutaj ksiądz Konrad Krajewski z Watykanu. On mówi, Zenek, przestań mnie wkurzać. No to jeszcze raz dzwoniłem. Mówię, proszę, to ja, nie, no myślałem, że sobie żarty robią koledzy znowu, nie? Ja mówię, ale pisał pan list, tak. 3 tygodnie temu tak. Mówię, no to ja jestem, dostałem ten list. Nie wierzę, że można do nich zadzwonić. I on mi znów opowiedział o tym księdzu. Także tak jak te panie, ten, o którym wspomniała ta kobieta, ten anioł, który do mnie dzisiaj zadzwonił, tam gdzie jesteśmy, możemy czynić tyle dobra i nie ma co się oglądać, czy inni robią, czy nie robią. 82 czy 3 lata i tam tiry przyjeżdżają z całych Włoch i karmi setki tysięcy ludzi. Koniec. A myślałem, że koniec. No. Wiemy, że ksiądz kardynał był na Lampedusie, teraz na Ukrainie. Czy to były najtrudniejsze doświadczenia w tej pracy, czy były jakieś takie codzienne, na przykład, które jednak są cięższe? Słuchajcie, Pan Bóg jest taki dobry, że ciągle mnie obnaża z takiego zadufania i z takim myślaniem o sobie, bo byłem przy śmierci Jana Pawła II w apartamencie, kiedy umierał, jako ceremoniarz.
I wydawało mi się, że widziałem już wszystko, bo widzieć, jak umiera papież. Potem jako Polak, ceremoniarz, przygotowałem jego ciało przez te 7 dni wraz z lekarzami. I wydawało mi się, że już wszystko widziałem. Potem, jak zostałem jałmużnikiem, pojechałem, papież mnie wysłał na Lampedusę, tam jak Damian mówisz. Byłem z karabinierami przez 2 tygodnie, pływałem na tych pontonach, gdzie wyławiali z 50 metrów. To były pierwsze statki przewrócone. Wtedy zginęło 350 osób. I wyławiali na sznurach takich kobiety, dzieci, kobiety w połowie rodzące. Potem wszystko to, ja stałem tam u moich nóg w te czarne worki z ekspresem. Zamykali i woziliśmy do portu, potem znowu i tak przez cały dzień. I też mi się wydawało, że już widziałem wszystko. Potem na Ukrainę 6 razy już mnie Ojciec Święty wysyłał. Ostatnio to tak dziwnie mnie wysłał, bo pytał tak, mówi, czy jesteś w stanie pojechać? Bo chciał, żeby pojechać tam, gdzie wysadzono zaporę. No wiadomo, że tam cały czas trwa wojna nadal, bo to jest kilometr od granicy z Rosją. Ja mówię, nie jestem gotów. Mówię, ale jak czytam Ewangelię, to chętnie pojadę. Więc to tak, człowiek się ciągle przełamuje i byłem i w Buczy, byłem i na tych zbiorowych grobach, gdzie była ekshumacja, tam po 800 osób ciał złożonych. Byłem tam, gdzie się zawaliły te wielkie domy i ludzie zostali wszyscy na dole i koparka wyjmowała ciała i pokazywała ludziom i ci ludzie, nie, to nie moja żona, ona w takich kapciach nie chodziła. I tam z biskupem z Kijowa, z nuncjuszem, to był Wielki Piątek, zaczęliśmy odmawiać drogę krzyżową przy tych ciałach, ale doszliśmy do trzeciej stacji, nie daliśmy rady dalej. Życie tak zaskakuje, że kiedy myślę, że już tyle widziałem, to Pan Jezus pokazuje takie rzeczy, których nigdy nie widziałem. I nieraz nie trzeba jechać na Ukrainę, nie trzeba nieraz właśnie ktoś z bliskich, ktoś... Dzisiaj byłem u człowieka, który umiera, mamy go bez twarzy. Mamy takiego Słowaka w naszej noclegowni, któremu nowotwór zjadł twarz, zostały mu tylko usta, nie ma nic. Nosa nie ma, oczu nie ma. Nie może być w szpitalu, bo lekarze mówią, my mamy obowiązek przemywania tych ran, a to go nieprawdopodobnie boli. Natomiast u nas on spokojnie sobie, organizm sam radzi. Nie ma żadnych przemywań, nie ma nakładania gaz, ma taką założoną tylko, żeby tam muchy ewentualnie nie przeszkadzały mu. I już przestał jeść, mamy go od 1,5 roku. Przestał jeść, umiera. Dzisiaj poprosiłem księdza Słowackiego, żeby, bo już go nie rozumiałem, żeby go i rozgrzeszył, jeszcze wyspowiadał. Także to jest, Pan Jezus nam ciągle pokazuje nowe zupełnie sytuacje i nie mogę, już teraz nie mówię, że coś było najważniejszego. To, co się dzisiaj zdarza, nieraz zmienia całkowicie życie i kiedyś Ojciec Święty poprosił, żebym napisał życiorys. Nie wiem, po co mu to było, ale żebym napisał życiorys. To mu napisałem w ten sposób, że tak. Urodziłem się w rodzinie katolickiej. Wszyscy poszli w 2 klasie do komunii, ja w 3, bo byłem zbyt pobudliwy. Potem napisałem, że chciałem zawsze być księdzem w diecezji łódzkiej od Bełchatowa po Łęczyce, ale wysłano mnie tutaj do Rzymu, do szkoły. Nie znoszę słońca, pizza nie jest wcale najlepsza na świecie, znam lepsze pożywienie, a biurko zawsze mnie, godziny pracy zawsze mnie denerwowały. No i tak to jest właśnie, że bardzo często jesteśmy tam pchani, gdzie nie chcemy. Miałem takich kolegów w seminarium, którzy, wy wychodzicie już z językiem angielskim ze szkoły, czy z jakimś innym, na maturze musicie zdać, a za naszych czasów tak nie było, bo w ogóle paszportów nie mieliśmy, nie mogliśmy nigdzie wyjeżdżać. I rosyjskiego wszyscy się uczyliśmy. Dzisiaj Bogu dzięki, bo jak jechałem na Ukrainę, ten rosyjski mi się bardzo przydawał. Ale nie uczyliśmy się języków, a ja mówię, po co będę uczył się, jak i tak nigdzie nie wyjadę.
I potem okazało się, że ci, którzy uczyli się na własną rękę i poliglotami prawie byli, no ich tutaj nie przeznaczono. A ja, którego wkurza mnie to słońce i ciągle myślę, kto by go tak przykręcił lekko, choć dzisiaj. I mam ciągle nostalgię do naszej ojczyzny. Okazuje się, że już 30 lat tutaj przebywam i jak na razie nie zapowiada się na to, bo dzisiaj dostałem kolejne potwierdzenie, że na powrót nie ma co liczyć na razie. Tak, to tak właśnie jest, że bardzo często chodzimy tam, gdzie byśmy nigdy sobie tego nie wymyślili. I okazuje się, że tam jest nasze miejsce. Zobaczcie, że gdzie jest centrum świata. Jako ceremoniarz towarzyszyłem Janowi Pawłowi II we wszystkich pielgrzymkach Benedykta, a z papieżem Franciszkiem tylko jedną odbyłem do Rio de Janeiro na Światowy Dzień Młodzieży w 2013 roku. I ciągle się tak zastanawiałem, gdzie jest centrum świata, no, czy w Paryżu, czy w Nowym Jorku, czy jest tam, gdzie ja jestem. Jest tam, gdzie jest Bóg i ja. To, słuchajcie, jest para nieprawdopodobna, z którą można góry przenosić. Gdzie jest Bóg i ja, tam jest centrum świata. I tam jest nam najlepiej. Jak będziecie szukali gdziekolwiek indziej, nie znajdziecie. Tam, gdzie jest Bóg i ja. W mojej rodzinie, w mojej diecezji, w mojej parafii. Nawet we Włoszech, gdzie zamiast zupy, krupniku, czy podają pizzę, no po prostu nie do przeżycia, no. Nie do przeżycia. No. A jak poprosisz o herbatę, to myślą, że masz nieżyt żołądka i do szpitala cię trzeba zabrać, bo tu nikt herbaty nie pije. Ksiądz kardynał z Łodzianina. Z Bałut pochodzę, tam gdzie dobrze biją. Bili kiedyś. Sam to robiłem. Jak obchodzimy 600-lecie Łodzi, my jesteśmy z Łodzi, czy ksiądz kardynał mógłby nam coś zaśpiewać? Barwnych miast jest co niemiara, Berlin, Praga, Paryż, Rzym, a na Słuciu rzekła szara, łódzkich fabryk dym. Sam nie wiesz, kiedy Łódź chwyciła cię w swą sieć, chcesz iść, Łódź woła wróć, tu pracuj i tu sieć. O najpiękniejsze z miast piosenkę z nami nuć, oczarowała nas kochana szara Łódź. Proszę bardzo. Jest druga zwrotka, ale bisów nie będzie, także. No, kochana nasza Łódź, ja jak przyjeżdżam do Łodzi, no nie tak często mi się to zdarza, to idę sobie pieszo albo biorę rower przez Piotrkowską na Bałuty, jadę do Łagiewnik, bo ja mieszkam, jak jest Warszawska Centralna, tamten, Warszawsko-Łagiewnicka, tamten teren Bałut, Marysin. I tak sobie chodzę po tej Łodzi i pamiętam tam, gdzie biegałem tylko w łasce uświęcającej w medaliku, jakie tam rzeczy wyczynialiśmy. Także tam u mnie w tej dzielnicy tam się wszyscy znali, bo to nie były bloki, były domki jednorodzinne. To wszyscy się dziwili, że zostałem księdzem, ja też zresztą. Także tam numery sadziliśmy na Bałutach, że po prostu. Ale to już przeszłość. Myślę, że starczy, odpocznijcie trochę, nieco i dziękuję wam za to spotkanie. Dzisiaj mi się przypomniało taka rzecz. 5 lat temu, jak szliśmy w pielgrzymce, to ja wtedy zostałem mianowany kardynałem. Byłem w takim momencie, jak jest biskup Ryś teraz, że już, ale jeszcze nie. I szliśmy w pielgrzymce i ktoś, nie wiem, czy to wtedy był już Łukasz, i ktoś w tej pielgrzymce zadał, nasz arcybiskup, ile jest? 5 lat jest chyba? 6? No to wtedy był rok ordynariuszem. Ktoś zadał, a biskup Ryś to nie mógłby zostać kardynałem? Ja wiem, mógłby, bo to wcale nie przeszkadza, żeby było dwóch z jednego miasta, tylko to zależy od Ojca Świętego. Proszę, jakie prorockie były wtedy pytania na pielgrzymce. I tak się stało i bardzo, bardzo się z tego cieszę, że tak się stało, że Łódź została. Wiadomo, że ten, słuchajcie, no, tytuł kardynalski łączy się z osobą, nie z miejscem.
Ojciec Święty sobie dobiera takich współpracowników z całego świata. Do tej pory było to łączone ze stolicami, z Krakowem, z Neapolem, z Mediolanem. Tam teraz nie ma kardynałów. Tutaj we Włoszech też nie ma. W Wenecji nie ma kardynała. W Mediolanie nie ma kardynała. Ale w takich miejscach jest na przykład w Perugii, gdzie bardzo dawno nie było. Potem w Agrigento, właśnie tam koło Lampedusy, gdzie przypływają bez uciekinierzy. Tam został kardynałem. I to, tam był tak bardzo fajnie, ja znałem, on był arcybiskupem, wtedy jakbym na Lampedusie wyłowili te 350 ciał, wszystkie te trumny stały razem, on nie wytrzymał, wyszedł. I potem jak został kardynałem, to on wszędzie jeździł wespą, motorkiem po diecezji. I papież mu powiedział tak, będziesz kardynałem pod jednym warunkiem, że nie sprzedasz wespy i nadal będziesz jeździł. Jak przestaniesz jeździć, odbiorę ci kapelusz kardynarski. Bo zrobił go dlatego, że taki był. Papież mówi tak, Konrad, wiem, że chodzisz na pielgrzymki. Jakbyś został kardynałem, przestał chodzić na pielgrzymki, odbiorę ci ten kapelusz. Ale przestałem chodzić od 2 lat, raz, że to była pandemia, to nie, bo rozładowując kiedyś tira sobie poważnie uszkodziłem kolano, no i tak teraz, nie wiem, w tym roku może pójdę, ale to mi powiedziano, albo będzie wymiana, albo będziesz je szanował. No więc tak, ale zaszalejemy. Bardzo, bardzo wam dziękuję i kiedy mnie ta wiadomość zastała tu o arcybiskupie naszym, to powiem wam szczerze, że to była chyba, tu ksiądz Łukasz mnie pytał, czy nie, Damian pytał, czy coś mnie tak, co najbardziej mnie zaskoczyło. To radość mnie ta najbardziej zaskoczyła z tego wyboru, bo to nie tyle dla Łodzi, ale dla tego, co on robi. On, to jest człowiek, który sieje Słowo Boże, to jest człowiek, który, zobaczcie, on całe wakacje spędza z nami. Za chwileczkę, dzisiaj poleciał, bo jest 600-lecie, jutro w niedzielę wraca, do Lizbony jedzie, wcześniej był w Teze, potem idzie na pielgrzymkę, no ale taki jest pasterz, jak brakuje pasterza, to i my się gubimy, więc Bogu dzięki, że takiego pasterza mamy i że jest z Łodzi, on już nie jest z Krakowa. Dobrze, proszę. W imieniu całej naszej wspólnoty chciałabym bardzo podziękować za to, że ksiądz kardynał znalazł dla nas czas i chciał się podzielić doświadczeniem swojej absolutnie niesamowitej pracy i jesteśmy przekonani, że te słowa będą nas jeszcze długo pracować i przynosić niesamowite owoce. Dziękujemy bardzo. Są takie obrazki, zdjęcia z papieżem. To też jest, jak była pierwsza pielgrzymka, to jako ceremonia stałem gdzieś blisko ojca, bo byłem też przy wyborze na konklawę. I na pierwszej pielgrzymce Ojciec Święty tam kogoś spotyka i ja mu podaję te obrazki, żeby rozdawał. On mówi, co ty mi dajesz? Mówi, przecież to ja jestem. I ja mówię, tak, to ja mam siebie rozdawać innym? W takim sensie. Mówi, nie. I nigdy papież nie rozdaje tych obrazków, także ja je mam. Bardzo proszę. Dziękuję ślicznie. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję wam ślicznie. Módlmy się za siebie wzajemnie, wiecie, że tu jest ktoś z Łodzi w Rzymie, kiedy potrzebujecie, wystarczy wejść przez świętą Annę, nie musicie udawać ubogich, wystarczy wejść naszego biura, bardzo chętnie możemy się spotkać. Taki mój kolega z Łodzi, z Akademii Muzycznej, przyjechali do mnie, odwiedzili mnie, zatrzymali się nawet parę dni i potem przywieźli z Polski jakieś ubrania i mówią, to my zaniesiemy do bezdomnych. No i ja mówię, to idźcie pod prysznicę. I on poszedł z tą torą pod prysznicę. Jak wszedł pod prysznicę, to ta wolontariuszka mówi, kabina numer 2, jeżeli chodzi o prysznicę, a do fryzjera to trzeba poczekać z pół godziny. I on się przeraził, mówi, to jak dziad wyglądałem? Także nie musicie nic specjalnie się przebierać. Zapraszam was bardzo serdecznie. Drzwi są otwarte. A tym bardziej, że przez cały synod ksiądz, zresztą zawsze ksiądz arcybiskup zatrzymuje się u mnie i w czasie synodu też będzie mieszkał, także zapraszam serdecznie. Miłego i sympatycznego wieczoru. Zaśpiewam.